15 000 dolarów. Wow, co za miejsce. I'm impressed. Wow. Jacy są Kubańczycy? Uśmiechnięci, pozytywni, mili. I z tego co wiem, właściwie nie ma tu przestępczości. To prawda, no czasem giną jakieś luźne rzeczy, czy aparat, czy portfel, jak ktoś zostawi na wierzchu, ale generalnie jest tu bardzo bezpiecznie. Jest to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Powiem tak, nie wiem co się właśnie wydarzyło. Ciężko było mi to nagrać, bo podszedłem sobie do jakiegoś sklepiku i nagle w prezencie dostałem tyle cygar. Więc zobaczyłem jaka jest cena, dałem tego jednego kuka, czyli mniej więcej jeden euro i wcisnęli mi aż tyle tych cygar. No o co tutaj chodzi? To one tyle kosztują? Ale ładnie pachną. Ponieważ w tym odcinku mówimy o autach, które można spotkać na Kubie, chciałbym wam pokazać starego Moskwicza o silniku 1.5. Sure, Moskowicz from 86. 86? Here in Cuba, 1986. So when did you buy it? In 1986 or did you buy it recently? No, I just got a couple of years ago. Probably like 6-7 years ago. Does it work? No problems? Everything, engine? Everything is original. For real? For real. You want to see the engine? Of course. Original engine, everything. Wow. I love your car, Jorge. Incredible. No dobra. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Poznałem Jorge, który jest właścicielem Moskwicza i opowiedział mi o tym, że wszystko jest w oryginale. Mówił, że zaledwie parę lat temu to auto kosztowało 10 000 dolarów, ale cena wzrosła i teraz kosztuje 15 000 dolarów. Cóż za... Wow, co za miejsce, ale tak mi się podoba. A jak ładnie mówił po angielsku. Domy są prawie takie same, natomiast różnica to kolory. Proszę bardzo, ile kolorów jesteśmy w stanie zmieścić na jednej ulicy? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Domino. To właśnie ta gra, w którą wszyscy grają tutaj na Kubie. Zaczyna się ściemniać i wszyscy wychodzą na ulicę. Idąc z kamerami, cały czas ktoś nas zaczepia, zaczyna zagadywać. Jest naprawdę bardzo fajnie. Niesamowita atmosfera, ludzie, którzy są chętni do konwersacji. Niektórzy mówią świetnie po angielsku, inni nada, czyli po prostu nic. Jednak to nie zmienia faktu, że każdy się uśmiecha i każdy nawiązuje kontakt. Idąc na ulicy, spotkaliśmy młodego, bardzo fajnego Kubańczyka, który mówił świetnie po angielsku. You learn it at school? Yeah. But did you practice? Did you have a US girlfriend or something? Or No. We didn't even have internet at that time here. So we learn at the classrooms and try to practice it outside on the street, group of friends. And okay. Maybe one day if you have the opportunity. So like this one I'm having now. It's all 30. All 30? Teaching my work in my backyard. I have to say that. So okay. One thing you love about Cuba? Everything. Everything? Everything. Oh, this is the best answer I could get, man. But we love Cuba. Kubanki są po prostu piękne. Piękne białe ząbki, zadbane, uśmiechnięte, świetnie tańczą. No, stanowczo jest to miejsce, w którym można znaleźć żonę. Polski Fiat. Yeah. 1983? Yeah. Okay, is it a good car? Does it break down or it doesn't? It's an economic. Full tank? The full tank is like 600 kilometers. 600 km. Yeah. Okej, okay, przyjechał do nas. Fiat 125P. On kosztuje tutaj 6,5 tysiąca lokalnych peso, czyli to jest tyle samo co euro. Czyli
Szybko licząc, mamy 26 tysięcy złotych. Nasz polski klasyk, no co za cudowne auto. Elektryczne szyby, niebieskie podświetlanie, LEDowe, kierownica sportowa. I'm impressed. Wow, muy tout bon. Good, bon? Good. Good? Good car? Good. Thank you very much. Gracias, señor. You.